Dzień dobry, siemanko i witam wszystkich bardzo serdecznie w Udawanym Gamingu. Ja jestem Avrest, a to jest Medieval Dynasty i aktualnie będziemy zajmowali się zażegnywaniem problemu z żywnością. Posiadamy 1692 jednostki żywności. Zużywamy 600 sztuk na dzień. Także no, wydaje mi się, że usmażymy jeszcze dla pewności trochę mięsa. To jest 128. Czy mamy jakąś kapustę czy coś w skrzyni? Mamy 41 kapusty oraz drewniane misy, dobra. To nie, czekaj, wróć. Ja bym chciał stworzyć kociołek, zupy. I te zupy kremowe potworzymy, ze względu na to, że dają one więcej żywności, przez co wydaje mi się, że bardziej zaspokoimy potrzeby naszych ludzi. Przynajmniej jeżeli chodzi o żywność. Niemniej słyszymy się, jak zrobi te 20 sztuk. Dobrze, fantastycznie, cieszę się niezmiernie, udało się zrobić. Biegnijmy teraz czym prędzej. Misy trzeba zrobić, o tak, tym się trzeba też zająć, bo z tego co kojarzę, to już nie mamy tego za wiele. Przepraszam, proszę mnie wpuścić, dziękuję. Mamy 1692 żywności, a jeżeli wrzucimy ze 20 sztuk tej zupy kremowej, to będziemy... oddamy to. To będziemy mieli 2292, no to czyli 600 żywności praktycznie wskoczyło na samych tych zupkach. No to fajnie, 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 cieszy mnie to. Zjedzmy jeszcze to, co mamy. Dobra. A, 68 mięsa jeszcze zostało, ok. Niemniej. Czy mamy jakieś kłody w ogóle? Kurde, strasznie daleko jest ten z żywnością magazyn. Ale jeszcze się tak zacząłem zastanawiać nad tym, co byśmy mogli ewentualnie wybudować. Mamy drewutnię już drugiego stopnia, czy jeszcze nie? Rękodzieło. Nie, rękodzieło. Budynki. Wydobycie. Wydobycie. Jeszcze brakuje nam 500 punktów prawie, 450, żeby odblokować drewutnię drugiego poziomu, ale mamy, haha, ta wydobywcza, kopalnia to jest 5000, ło, fajnie, zanim my to zdobędziemy. Niemniej, jagoda, mięso, zgnilizna, 545 jeszcze jest, ok. Żyto, 858. Czy my mamy jakiegoś pracownika jeszcze? W stodole jako pracownik stodoły, tak, jest ich dwóch, dobra, to zróbmy tak, żeby myślę tak z 60% energii, żeby przekładali na tworzenie nawozu, a resztę w ziarno żyta. Dobra. Dodatkowo jeszcze ta mąka. Gdzie była tam? Też chyba tutaj, prawda? Tak, tutaj się robiło mąkę. Dobra, to z tą mąką na razie się wstrzymamy, gdyż nie widzę potrzeby jej tworzenia póki co. Jeżeli chodzi o pola, jak to wygląda? Jak wygląda sytuacja z polami? Zarządzanie pola. Dobra, czyli tak. Żyto jest do ścięcia tutaj. Jeszcze tego nie zrobili. Ziarna lnu do posadzenia. Tego jeszcze nie ścieli. Ok. Moglibyśmy im trochę pomóc, tak myślę. Cześć, kurko. Albo raczej kogucie. Czyli tak, to jest do zaorania. Ok. Tu już jest zasiane. Ok. Tu już jest do zaorania. I tu również jest do zaorania. Ok. No to tu już jesteśmy prawie w domu. Tu jeszcze chłopaki nic nie zrobili. Tutaj zasiewać zaczęli. Ok. A gdzie my daliśmy to pole z marchewkami w ogóle? Tutaj chyba gdzieś było, nie? Chyba tak. Marchew. Ok. No dobra, czyli jeszcze rośnie. No i też dobrze. Z tego co pamiętam, mamy duży problem, bo nie mamy łowców.
I tak się zastanawiam, czy nie... Radegunda jest rzemieślnikiem? Dlaczego? Może byśmy cię zmienili z... z Hermenegildą. Ja... Ty się bardziej nadasz na... na rzemieślnika. Gdzie ty pracujesz w ogóle, moja droga? Radegunda. Warsztat drugiego poziomu. Okej. Warsztat drugiego poziomu. Idź tu jako rzemieślnik. A ty, Radegunda, przejdziesz do stodoły jako... pracownik stodoły. Dobra. No i tu już się lepiej uzupełnią, okej. Czy ktoś jeszcze pracuje w jakimś złym miejscu? To mnie interesuje. Aha, wy nie możecie pracować, bo same matki i dzieci. No dobra, wiek jeden. To już ten dzieciaczek sobie biegać może, czy jeszcze nie? Jak to wygląda sytuacja z tym dzieckiem teraz? Siema. No nie. No to jeszcze nie biega, okej. Okay. A co mamy tu w skrzyni w ogóle? Skóra tu się nie przyda, kamienie też się tu nie przydadzą, można je zabrać. Kamień do rzucania to nie wiem w ogóle po co jest, no ale okej. Okay. Cichutko tam proszę. Myślę, że jak zrobimy te misy, to moglibyśmy zająć się wybudowaniem jeszcze jakiegoś domu. Skóry, wełna, patyki, futro, drewniana miska, deska. Kurde, ile tu rzeczy jest, panie. Okej. Okay. To weźmy tak, gdzie jest... O, wełnę jeszcze mieliśmy dostarczyć, dobra. O, tu jest wełna jedna, to ją weźmy. Tak, wiem, że ją przed chwilą odrzuciłem. A jedna wełna już jest, dobra, kłoda. Weźmy z 16, przeróbmy to wszystko na te misy. O, widzę, że wszystkie pułapki zostały aktywowane, też fajnie. Zaraz się tym zajmiemy. No dobrze. Czyli to mamy gotowe. Misy do magazynu. Gdzie to mamy? Tutaj 80 mis. No nie ma źle. Weźmy jeszcze patyki na wszelki wypadek. Patyk, 3 sztuki. O kurde. No to faktycznie. Ta pułapka już nie będzie działać, ta również nie. Okej, okay, jest super, jest fajnie. Naraz trzeba będzie albo patyki ogarnąć jakieś, albo... O, pułapka na ptaki kolejna, zepsuta. W ogóle tych piór mam mnóstwo, nie wiem co z nimi robić. Nikt tego nie, do niczego nie potrzebuje tak naprawdę, przynajmniej z tego co mi się wydaje. Poza tym, żeby stworzyć strzały, których tak naprawdę mamy trochę, więc nie potrzebujemy więcej. Okej, okej. I pyk. No i tak w sumie, no bieda edition, ale zawsze coś. Chyba, że możemy coś stworzyć. O, rękodzieło. Nie rękodzieło. Łapki. Nie. Wszystko potrzebuje patyków, których nie mamy. No dobra. Trudno się mówi. Niemniej jednak... Myślę, że moglibyśmy postawić jeszcze jakiś domek. A tu jest... Co tu jest? Szwalnia drugiego poziomu, prawda? Prawda. Kurczę, czemu... Czy ktoś pracuje w szwalni w ogóle aktualnie? Jest, krawiec. Której szwalni? Drugiego poziomu. Oj, ma córkę Dagmarę. Okej. Okay. I nawet czwarty poziom wbił w rzemieślnictwie. Fajnie. Niemniej jednak, to skoro ta szwalnia już nie działa, to moglibyśmy tą już usunąć powoli. Czy tu mamy wełnę? Mamy wełny, nawet dwie. Dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Weźmy to wszystko, co tu jest. Wrzućmy to z powrotem do tamtej skrzyni.
Albo do magazynu, o, tak, tak to będzie lepiej. Wrzucimy to do magazynu, cofniemy się z tym questem, żeby przynieść 3 wełny. Nie pamiętam, kto go miał. Myślę, że moglibyśmy postawić jeszcze jedną chałupkę. Wełniana tkanina. Wełniana tkanina, wełniana nić. Nie mam pojęcia zupełnie, dlaczego jest jako kradzione. Albo przynajmniej nie pamiętam. Dobra, mięso jest do zrzucenia do tego, że... Tak, cofniemy się właśnie tego questa oddać, gdzie on w ogóle był. Stare łachmany, 3 wełny, aha, i 5 skór, okej. Okay. Nowe pola, 20 drzew do ścięcia, okej. Okay. I 20 kłód oraz 17 kamienia trzeba przynieść. No to zrobimy, myślę, dwa questy za jednym zamachem. Czyli zarówno zetniemy drzewa, jak i przyniesiemy te kłody. Kto go miał? A baranica miała stare łachmany chyba, tak? Tak. Stare łachmany miała baranica, Denica miała, podejrzewam, tego questa z odbudową domu. No i tym się właśnie zajmiemy. Dobra, to lecimy. Skąd byśmy mogli wziąć te drzewa? A weźmy może jeszcze kamienie od nas. Nie chce mi się ich później szukać. 17 kamieni, tak? 620, no to nieźle tego mamy. Dobra, 17 kamieni jest, kłody zaraz się ogarnie, drzewa się pościna, będzie dobrze. To słyszymy się przy oddawaniu questa. Dobra, jeszcze tak na szybko, bo ja muszę dostarczyć jeszcze skóry, przynajmniej 5 sztuk. To też upolujemy sobie dzika. Tam jest drugi. Elo. Tak, upolujemy sobie dziki, bo nie mamy skór, a trzeba je oddać. I zajmiemy się wycinaniem tych drzew, myślę, w tej okolicy. Dzik, dobrze. Czy ja mam w ogóle topór ze sobą? A tak, brązowa siekiera. Dobrze. No to lecimy z tematem. Dobra, bo zauważyłem coś bardzo słabego, czyli fakt, że już jestem przeciążony prawie. Więc nie uda się załatwić tego tak za jednym zamachem. Muszę niestety tego questa oddać na raty. Którą mamy w ogóle godzinę? 5:50. Dobra, wstawać wszyscy tam, ej. Do tego questa ma z tymi materiałami, odbudowa domu. Ja nie wiem, co on za dom odbudowuje. Matylda, to nie. To ty, cześć, tu masz część, dzięki. To ja mam ci jeszcze oddać? 12 kłód, okej. Okay. No to zetniemy te drzewa tutaj obok. Jak? Nie wiem, co on za dom buduje, ale całkiem sporo tego wszystkiego potrzebuje na tą chałupkę. Ile jest tych kłód? 9, dobra. 10, 11, 12. Wyjdziemy quest oddać. A gdzie ty jesteś? O, to ty. Biestar. Trzymaj, powinno wystarczyć. 30 punktów, kurde! Jezu! Ej, widzieliście? Ja mu krzywdę mogę tym robić, teoretycznie. Lol, nie wiedziałem. Chciałem za tak tylko machnąć. Mogę do niego strzelić? Nie. Strzała przechodzi na wylot, ale siekierą teoretycznie jest dźwięk, jakbym mu zadawał damage. Ciekawe, ciekawe. Nie wiedziałem o tym. No dobra, jeżeli chodzi o nowe pola, 11 drzew ściętych.
To pozostałe myślę możemy ściąć już gdzieś tam w okolicy. Gdzie my mamy iść? Do Baranicy. No to w okolicy naszego domu myślę możemy ściąć jakieś 8-9 drzew. Jezus, się wystraszyłem. Omeg. Tak, te pozostałe drzewa zetniemy sobie gdzieś w naszej okolicy. Mordo, możesz? Dziękuję. Tak. Dzięki. Jest jeszcze jakiś dzik? Nie. W każdym razie, wracając do tematu, bo kolejny raz próbuję to powiedzieć i mi nie wychodzi. Oddamy tego questa z wełną. I resztę drzew, myślę, możemy ściąć gdzieś w naszej okolicy. I to będzie chyba najlepsze wyjście. Tak, podczas przeprawiania się przez rzekę przypomniałem sobie, że gdzieś w tej okolicy, jeżeli chodzi o strumyk, spawnował się też wóz, czyli gdzieś tu w tej okolicy. Jestem ciekaw, czy tym razem też się nam przyparci i się zespawnuje. A, tu jest płotek. W ogóle się zastanawiam, po co ten płot tutaj jest, no ale to nic. I tutaj trzeba iść. A, niestety. No niestety nie ma. Dobra, to lecimy oddać tego questa na szybko, zbijemy te drzewa. Wybudujemy domek, myślę. Tak sobie ścinam te drzewka i zaczynam się zastanawiać, czy może nie warto byłoby nabić tych punktów trochę, jeżeli chodzi o rolnictwo, odblokować technologię drugiego poziomu, jeżeli chodzi o magazyn żywności. Nie zrobić jakiegoś specjalnego pola, którym zajmiemy się stricte my w tym momencie i będzie tam zasiane tylko i wyłącznie kapusta. Będzie zasiana tylko i wyłącznie kapusta. O, tak lepiej brzmi. I zastanawiam się jeszcze, gdzie by można było to zrobić. O, dobra. I tak sobie myślę, że moglibyśmy to postawić... Kurde. Tam obok tego jednego domku, który mamy. I myślę, że moglibyśmy zrobić to w ten sposób, że już pokazuję, o co mi chodzi. Czuję, że jestem przeciążony. Myślę, że moglibyśmy zrobić tak, o. Tu wybudować jeszcze jeden domek. Domy, prosty domek, tak. Myślę, że w ten sposób go umieścimy. Okej. Bo tu jest... Co to jest, dom czy szwalnia? Dom, dobra. No to tak, to tu umieścimy sobie domek jeszcze jeden. Ła, blokuje się płot. Dobra. Tu umieścimy domek. Szybki zapis. A domem się zajmiemy za chwilę. I tutaj w tym miejscu byśmy zrobili pole na kapustę właśnie. Myślę, że to nie byłby taki zły pomysł tak naprawdę. O, witam, dzień dobry. Brzydką mamy pogodę dziś, prawda? Ile tych drzew jeszcze potrzebujemy do ścięcia? 4. Dobra, dobra. Ile? 2. Okej. Okay. 1. I 2. 30 punktów reputacji. W ogóle śmieszna jest ta misja, bo...
Śmieszna jest ta misja ze względu na to, że no, gościu potrzebował terenu pod pole, a my tak naprawdę te drzewa wycinamy u nas. I to jest takie dziwne, że to zalicza, no ale okej. Okay. Nie, żeby mi to przeszkadzało oczywiście, no ale mimo wszystko trochę dziwne. Stwórzmy młotek, żeby zbudować jednak tą chałupkę. I zaraz zajmiemy się wyznaczeniem terenu pod rolnictwo też. Przynajmniej tego pola na kapustę, o którym wspomniałem. O kurde, dobra, bo widzę, że zanim ja tam dotrę, to też trochę minie. Także słyszymy się w trakcie budowania. Albo już jak będę stawiał to pole. Wiem, że się powtórzę, ale ten perk odnośnie szybszego budowania to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jakie są w tej grze, nie? Zarąbista sprawa. Nie licząc tego, że się w cholerę szybko męczę, ale no mimo wszystko fajna rzecz. Dużo czasu się oszczędza na tym. Jeden, jeden. Dobra jest. To jeszcze ten, jeszcze słomę trzeba ogarnąć. Dobrze. Cyk, chałupka postawiona, pięknie, pięknie. To idę po jakąś motykę i zajmiemy się obsiewaniem tego pola przy pomocy kapusty. Dobra, to weźmy motykę. Prosta pochodnia nie. Na pewno się przydadzą nasiona kapusty. Myślę, że ze 30. No dobra, 40 weźmiemy. Na pewno się przyda nawóz, te 40 sztuk. Dobra. Oraz. Czy my potrzebujemy worek? Aha, nie ma skóry na to. Dobra, to trzeba stworzyć jeszcze worki. Gdzie to jest? Tutaj, dobra. Dobra, worki gotowe. Gdzie my je mamy? Tutaj. Myślę, że ze 2 powinny wystarczyć. To 4 zrzucimy do tego. Kurde, głośno jest. Straszne to jest. No i dobra. Tu wyznaczymy sobie pole pod kapustę. I to będzie tak. Od tego miejsca, tak myślę. 2, 3, 4, 5. Aha, nie pyknie. No dobra, to trochę tutaj cofniemy to. Rolnictwo, pole. Dobra. 2, 3, 4, 5. Ok. W tą stronę i to jest tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nie pyknie. To zrobimy inaczej. Zrobimy tak. 1, 2, 3, 4, 5. I 2, 3, 4 już nie pyknie. To zrobimy tak. 15. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa, trzy. Czyli kolejne 15. To już 30. I myślę, że damy jeszcze te 10 tutaj. 2, 10. Dobra. To ja się biorę za oranie tego i słyszymy się już jak to skończę. Okej. Chyba się udało. No dobra, to worek pod furkę.
Nawożenie, nawożenie, nawożenie. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra. No lecimy z nawożeniem. Aha, jeszcze tego nie zaoraliśmy. Zaoraliśmy. Nie no, to jest zaorane, no to o co chodzi. Pięknie zrobione. Przynajmniej jeżeli chodzi o nawożenie. Dobra, to lecimy teraz od nowa z zabawą, czyli o ramy. Dobrze. Plusem tej brązowej dziabki, znaczy motyki, jest to, że kurczę, ona się prawie w ogóle nie zużywa. Jest bardzo fajne. I teraz tak, pole, kapusta, dobra. No i lecimy, zasiejemy kapuchę i będzie gituwa. Myślę, że przełączymy wtedy już całkowicie produkcję w tawernie na te zupy kremowe z kapusty i mięsa i powinno być ok. No i fantastycznie. Sprawdźmy jeszcze na szybkości. Technologia. Tak. Albo i nie. Zaraz zobaczymy. Czy udało się odblokować? Tak, mamy to. Mamy to, udało się, słuchajcie. Mamy magazyn żywności drugiego poziomu, możemy postawić. Jest w końcu. Myślę, że moglibyśmy go postawić. No tu na pewno się nie zmieści, no ale tutaj będzie git. Domy, wydobycie, produkcja? Nie. Magazyny, tak. 8 kłód, okej. Okay. No to lecimy po kłody, zrzucimy te wszystkie rzeczy, które są już niepotrzebne. Czyli co tu jest niepotrzebne? Na pewno worek jeden został jeszcze. Da. Młotek się przyda. Trzeba będzie zaraz budować. Brązowa motyka się nie przyda na pewno. Ale za to 8 kłód się przyda. Kłody, 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 dobra. 8 kłód. Dziękuję, dziękuję. Tup, 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 tup. Chyba, że tu zmieści się. Budynki, magazyny. To. Zmieści się. Ehe. No i tak zrobimy. Szybki zapis. Cyk. No dobrze, no i tym akcentem zakończymy ten odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Trzymajcie się. Hej.